Nagrywanie, także włączyłem nagrywanie. Więc ja jestem jakby takim człowiekiem, który spina z jednej strony pomoc, z drugiej strony też jakby Polskę ze Stanami w jakiś sposób złączam. Ale może mało tutaj. O, ostatni slajd się włączył, tak można powiedzieć. Coś mi się tu źle przycisło. Także jestem twórcą albo współtwórcą kilku szkoleń. Buduj listę. Tutaj takie szkolenie o budowaniu listy, jak to robić technicznie. Także zawodowy webinar to był w ogóle mój pierwszy sztandarowy produkt, który bodajże przez błąd koszyka już nie można go kupić. Natomiast jest to pierwsze takie moje szkolenie, ale też chyba pierwszy podręcznik tak obszerny, bo prawie 20 filmów. W ogóle historia z nagrywaniem jest dość jest dość taka skomplikowana, natomiast może kiedyś przy okazji Wam o tym opowiem. Ale także współtwórcą top partner takiego szkolenia, które współprowadziłem z Jackiem Dudzicem. A więc autoresponder, trzy kroki do sukcesu. To tak trochę brzmi. A więc dzięki, jakby tutaj pozwolicie, że sobie może na chwilę przyblokuję czat, żeby mnie trochę nie rozpraszał. Ale także będzie taki moment, żebyśmy mogli zadawać pytania i każde pytanie będzie można zadać. Autoresponder, trzy kroki do sukcesu. Trochę taki można powiedzieć, temat do sukcesu w sensie zbudowania pewnego mechanizmu. Sukces w takim znaczeniu, żebyś ty potrafiła wejść w autoresponder, uruchomić go bez jakichś takich zbędnych, niepotrzebnych operacji. A mianowicie, żeby uruchomić autoresponder, trzeba mieć trzy podstawowe kroki wykonać. A mianowicie, pierwszy krok to jest oczywiście, pomijam to, że trzeba kupić konto, mieć do niego dostęp, wejść w autoresponder, założyć kampanię, później utworzyć formularz i wkleić go na stronę. I trzecia rzecz to jest utworzyć jakąś wiadomość. Wiadomo, wszystko się dzieje zawsze tak samo, więc raz jak przejdziesz ten proces, tak jak kolejny następny będzie po prostu bezproblemowy, bo jest to jedno i to samo ciągle. Dlatego ten autoresponder. Wiele osób gdzieś przychodziło do mnie: Darek, jak obsłużyć autoresponder, jak mogę zacząć działać, jak ten autoresponder w ogóle działa, czy on działa, słuchaj. I dlatego dzisiejsze to szkolenie. Ono będzie trochę techniczne, dlatego też na to Was uczulam, że jakby to szkolenie jest takie techniczne samo w sobie, ono jest bardzo techniczne, natomiast ja czasami spłycam to do takiej, żeby znieść tylko technikę, ale też trochę opowiedzieć mianowicie o pewnych aspektach też marketingowych, natomiast no zazwyczaj jest to takie techniczne i ja też dzisiaj będę mówił właśnie technicznym, trochę takim językiem technicznym, takim trochę rzeczami. Mam też przygotowane do tego takie slajdy stricte takie, jak coś zrobić, bo ja widzę, że jest taka potrzeba, żeby pokazywać w prosty sposób. Ja będę się starał. Jeśli gdzieś mi się nie uda, bo może mi się nie udać, moja jakby taka, to kim jestem, można powiedzieć, z zawodu, czy tym, że siedzę przed komputerem wiele godzin, sprawia, że czasami rzeczy oczywiste, no niestety dla Was mogą być nieoczywiste i to jest zrozumiałe. Dla mnie jest oczywiste, przechodzę do porządku dziennego, ponieważ czasami się nie da. I tak jak kiedyś Basia Szumocka na webinarze powiedziała, że ona, jak zaczynała, to wiele rzeczy było dla niej nowych, bo ona próbowała to robić, nie rozumiała czasami mnie, że przechodzę nad pewnymi rzeczami po prostu tak przeskakuję sobie takim jakimś powiedzeniem. Teraz, kiedy poznałam wszystko, tak jak, że tak powiem, od A do Z, no zdarza jej się też tak czasami. Także jeśli ty będziesz wiedział,
czy widziała gdzieś, że gdzieś tam czegoś nie wiesz, no to zanotuj sobie to pytanie i będzie taki moment, żeby przejść do pytań i jej zadać. Bardzo pomocnym, przynajmniej nie wiem, czy po waszej stronie pewnie jakaś herbatka, tudzież kawka, bo jest 21 godzina, pewnie istnieje. Ja akurat tutaj najlepsza jest woda do tego, żeby mógł do was mówić i nie zamilkł po 20 minutach prowadzenia tego webinaru. Okej, okay. A więc wchodzimy sobie do autorespondera i w tym autoresponderze oczywiście jest to narzędzie, o które nam chodzi, tak? Czyli wchodzimy sobie do naszego GVO, do panelu i w narzędziach biznesowych mamy autoresponder. Klikamy sobie na niego i pierwszy krok, dodajemy kampanię. Kampania to jest w ogóle główne takie, można powiedzieć, główny nasz pojemnik, który zarządza całym tym wszystkim, co będzie się w obrębie tej kampanii działo. Czyli w kampanii znajduje się formularz, w tej kampanii znajdują się subskrybenci, w tej kampanii znajdują się wiadomości, prawda? W tej jednej kampanii. Jedna kampania może mieć wiele formularzy, ale wszyscy trafiają jakby wtedy do jednej kolejki mailowej i są w tym jednym miejscu, prawda? Jeśli zmienimy kampanię, no to jest znowu inny formularz, możemy sobie stworzyć inny formularz, możemy stworzyć inne wiadomości i tak dalej, i tak dalej. A więc wchodząc do respondera, mamy taki mniej więcej widok i mamy tutaj taki plusik, którym po prostu dodajemy kampanię. Jeśli masz kilka kampanii, jeśli jest zero w Twoim koncie, no to będziesz miał na środku tutaj tego screenu, będzie miał dodaj kampanię, prawda? Będzie pisało dodaj kampanię. I jeśli klikniesz, to samo. Jeśli ja bym tutaj kliknął w ten plusik, prawda, że dodaj kampanię. Oczywiście w tej liście tutaj kampania mamy rozwijaną listę. Trzeba tego pilnować, że jeśli cokolwiek robisz w obrębie danej kampanii, to musisz w tym tutaj okienku kampania mieć wybraną tą kampanię, którą edytujesz. Jeśli wyedytujesz złą kampanię, no to po prostu nie pojawi ci się to na stronie, czy będzie po prostu jakoś kiepsko. A więc klikamy sobie dodaj kampanię i mam mniej więcej coś takiego, prosta sprawa, proste opcje, które są do wypełnienia. Nazwa kampanii, no ty nazywasz sobie tak, jak ty chcesz, opisujesz tak, jak ty chcesz. Od nazwa. Dobrze jest wpisać twoje imię i nazwisko, ewentualnie jeśli robisz to pod firmę, nazwę firmy. Ale lepiej to wygląda, jeśli jest imię i nazwisko. Poniżej jest od e-mail, czyli z jakiego e-maila to ma iść. I tu tak samo. Dobrze jest, jeśli wpiszesz dobry, ładny adres mailowy w Twojej domenie. Na to też ludzie często zwracają uwagę. E-mail informacyjny. E-mail informacyjny służy do tego, że jeśli zaznaczysz autoresponderowi, że chcesz dostawiać powiadomienia o tym, że ktoś wpisał się na listę, to na ten adres mailowy będzie przysyłana wiadomość. Tekst wypisu subskrypcji ustalasz, jaki chcesz. Może to być kliknij tutaj, aby się wypisać, lub inny też tekst. I tekst aktywacji to jest przy aktywacji konta, ponownej aktywacji i tak dalej. Powiadomienie o nowym subskrybencie to właśnie. Tu zaznaczamy, czy ma przyjść mail, że halo, na tą listę właśnie się ktoś zapisał. To jest czasami pomocne, czasami motywuje, czasami jest wręcz niepotrzebne, żeby to było. Krok drugi, tworzymy formularz. Czym jest w ogóle formularz? Formularz to jest to okienko, gdzie jak idziesz na jakąś stronę, dajmy na to. Ja zresztą mam dla Ciebie dzisiaj taki bonus za to, że dzisiaj jesteś na tym szkoleniu, więc taki mini kurs mam do rozdania, ale to pod koniec. I tam też będzie formularz. Natomiast formularz jest to miejsce, gdzie wpisujesz imię,
lub e-mail, lub imię i e-mail. I klikasz wyślij. I to, te dwa pola, czy to jedno, to jest właśnie formularz. Łącznie z przyciskiem wyślij, zarejestruj mnie i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie formularz. Ten formularz musisz stworzyć, musisz go wkleić na stronę www, na tą, na której zamierzasz zbierać adresy mailowe. Czyli tam, gdzie rozdajesz swój e-book, rozdajesz jakiś newsletter, rozdajesz jakieś wideo i tak dalej. Ja tydzień temu o tym trochę mówiłem, jaka motywacja powinna przyświecać się wtedy. To było w ogóle nietechniczne, tak na marginesie można powiedzieć. Taki był nietechniczny webinar całkowicie. A więc wchodzimy do panelu, klikamy formularze i utwórz formularz. A więc tworzymy sobie formularz. Jak już klikniemy utwórz formularz, to jest oczywiście lista formularzy, bo okazało się dzisiaj, że w jednej takiej kampanii, w której ona jest całkowicie testowa, było 10 formularzy. Widocznie komuś tłumaczyłem kilkokrotnie, że jak to należy robić i dlatego stworzyłem ileś tam formularzy. Więc nazwa formularza zależy od Ciebie. Jak sobie go nazwiesz, tak będzie. Strona z podziękowaniem. Strona z podziękowaniem zawsze jest jakimś takim miejscem, gdzie możemy się popisać lub też nie. To już oczywiście zależy od nas. Możemy wybrać sobie custom, czyli moją własną stronę z podziękowaniem i zazwyczaj tak jest to robione i to lepiej działa, tak? Lepiej działa, żeby w tym właśnie miejscu mieć swoją własną stronę z podziękowaniem. Czyli stworzyć sobie osobną stronę dzięki za rejestrację. Tutaj masz link do e-booka, którego możesz pobrać. A więc to miejsce naprawdę świetna rzecz. Oczywiście możesz wybrać predefiniowane strony, gdzie nawet po polsku jest strona, którą w tle audio też mówi dzięki za rejestrację. Przyślemy ci na twojego maila coś tam, prawda? Coś tam mówię, nie wiem, już ja podkładam ten głos. Można sobie ją obejrzeć wcześniej. Natomiast ja polecam wam, żebyście ustawili swoje własne strony z podziękowaniem. Ma to dwa bardzo duże plusy. Pierwsza, może nawet trzy, ale wymienię dwa. Pierwsze to jest to, że strona z podziękowaniem możecie zrobić z nią, co chcecie. Może wyglądać ona tak jak wy chcecie. Czyli możecie na tej stronie nawet wstawić wideo. Ja czasami wstawiam wideo na stronie z podziękowaniem. Dzięki Ci za to, że zechciałeś się zapisać na moją listę, albo dzięki za to, że zainteresowałeś się moim e-bookiem. Tutaj poniżej jest adres. Tutaj poniżej jest adres, możesz w niego kliknąć i pobrać Twój e-book na przykład, prawda? Albo po prostu coś takiego można też dograć. Dziękuję Ci za pobranie e-booka. Fajnie, że zechciałeś się zainteresować tym tematem. Tutaj poniżej jest link. Jeśli nie dostałeś wiadomości mailowej na Twoją skrzynkę właśnie z tym e-bookiem, tutaj poniżej możesz go pobrać. Mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze na maila. Postaram się do Ciebie odezwać, jeśli coś ciekawego jeszcze znajdę w tym temacie. I takie wideo można sobie nagrać i po prostu wstawić na tą stronę. Wtedy mamy większą kontrolę nad tą stroną. Jeśli wiadomo, że jeśli ładnie podziękujemy komuś, to jest to naprawdę takie fajne i dość ważne. I to jest drugi aspekt, że stajesz się bliższy do Twojego subskrybenta w momencie, kiedy ktoś się zapisał. Dlatego Was zachęcam do swojej własnej strony z podziękowaniem. Double opt-in, podwójne potwierdzenie, czyli takie, że ktoś musi wejść na skrzynkę, kliknąć w link, że powiedzieć halo, to ja wpisałem ten adres. Tu czas przy metodzie double opt-in trzeba skonfigurować pierwszą wiadomość potwierdzającą, o czym tam za chwilę powiem. Można to wyłączyć, wtedy jest single opt-in. Poniżej tej strony znajduje się taki oto, to jest dalsza część tej strony, tak? To nie jest jakiś dalszy krok, tylko to jest dalsza część tej strony. Mamy sobie to, co widzimy, to, co jest wymagane, czyli visibly required.
Możemy sobie wybrać, jakie pole ma zostać dodane. Możemy dodać jeszcze nowe pola, ale że ja chcę, żebyście po prostu to w trzech krokach zrobili, to wystarczy odznaczyć ten full name i sam e-mail i tam submit tekst, czyli tekst na przycisku wyślij, prawda? Tu może być zapisz, tu może być wyślij, tu może być to, co ty tam byś chciała, żeby na przycisku było. I w tym momencie to już jest gotowe, prawda? Klikniemy sobie na dole edycja, mamy formularz, nasz formularz, który jest gotowy. Musimy sobie go pobrać. To jest chyba takie dosyć trudne. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jakoś sprawia trudność pewnym osobom, żeby pobrać kod formularza. To już nawet samo brzmi, pobrać jakiś kod. Gdzie ja mam to pobrać? Co ja mam z tym zrobić? No, kliknąć w link, zapisać na komputerze, wysłać przyjacielowi w liście. No, nie wiem, co mam z tym zrobić. Dlatego chciałem to wytłumaczyć. Trzeba wejść i te znaczki, które się pokażą w tej tutaj ikonce, bo tutaj macie taką ikonkę, wyświetl HTML. Klikamy sobie to. I wyświetla nam się dodatkowe drugie okno z takim oto kodem, tak, który po prostu ściąga sens powiek. Akurat mi nie, dlatego trochę dzisiaj się tutaj, jak widzicie, jestem taki delikatnie śpiący, ponieważ no, nie spędza mi ten kod sens powiek. To, co trzeba zrobić, to zaznaczyć ten cały kod. Przycisnąć na klawiaturze Ctrl-C, czyli kopiuj i w to miejsce, w które chcecie to wkleić, sobie wkleić. Jest ważne, ja Was bardzo uczulam, że ważne jest, żeby cały ten kod zaznaczyć, dlatego napisałem Ctrl-A, czyli zaznacz wszystko. To jest taki skrót na klawiaturze. Ci z Was, którzy mają inne systemy, wiedzą, jak to u Was jest. Akurat jest to, tutaj u mnie jest to jabłko A, ale to tak u mnie jest. W Macu, jednak o to samo chodzi, że zaznaczamy cały kod, bo jak nie zaznaczymy całego, czyli połowę, to coś nam się rozjedzie, coś nam się nie wyświetli i później może mieć jakiś tam sobie problem z tym związany. Dlatego zróbcie właśnie tak, żeby zaznaczyć całość, to zrobić kopiuj i w dane miejsce, to jest Ctrl-V, to jest wklejenie, na stronę, właśnie w edycji HTML, wkleić ten kod. Oczywiście trzeba ten kod przejść do swojego WordPressa, czy do swojej strony i w kodzie HTML, nie wiadomości takiej wordowskiej, tylko w HTML, czystym tekście, tam po prostu wkleić ten kod. I formularz jest na miejscu. Trzeci krok to oczywiście, jak już stworzymy sobie kampanię, mamy formularz na stronie, to jest dodanie wiadomości. To jest ostatni taki etap, którym sprawia, że, proszę Państwa, będziecie mieć swoją listę, swój autoresponder na stronie uruchomione. Dlatego wchodzimy do konta i wybieramy sobie wiadomości, zakładkę wiadomości i mamy tutaj dodaj follow-up. Follow-up to jest taka wiadomość, że tam możemy sobie ustawić, kiedy ma się to wysłać. Mamy jeszcze w tym pod menu kilka opcji. Wiadomość potwierdzającą, jak Wam mówiłem, czyli wiadomość, którą ktoś dostanie przy metodzie double opt-in, czyli podwójne potwierdzenie. Podwójne potwierdzenie działa tak, że ktoś wpisuje swój adres mailowy, wyświetla mu się strona, fajnie, że się pisałeś, na Twoją skrzynkę wysłałem mail z linkiem. Proszę Cię, żebyś potwierdził, że Ty to właśnie podpisałeś. Wejdź na swoją skrzynkę i potwierdź. Wtedy ktoś wchodzi na swoją skrzynkę, widzi adres mailowy, potwierdź chęć subskrypcji, tak? I otwiera tą wiadomość, ma w tej wiadomości: witaj, zapisałeś się na darmowego e-booka w postaci o tytule bla bla bla. Proszę potwierdź Twoją subskrypcję i chęć otrzymywania ode mnie tej wiadomości oraz innych wartościowych wiedzy, jaką chcę Ci przesłać.
Jeżeli ktoś kliknie tutaj, dostaje się na stronę z podziękowaniem. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za pobranie mojego e-booka. Na Twój adres mailowy wysłałem link, ale możesz go także pobrać tutaj, to co mówiłem wcześniej. Podwójne potwierdzenie, czyli najpierw ktoś potwierdza, że wpisuje, a później potwierdza, że on jest właścicielem tego adresu mailowego. Tak działa podwójne potwierdzenie i tą wiadomość potwierdzającą, która leci jako pierwsza na skrzynkę, musisz sobie skonfigurować. Ale to jest metoda double opt-in i nie każdy z niej korzysta. Część osób tak, ale nie każdy chce z nich skorzystać. Więc można przejść od razu do dodaj follow-up. Jak klikniemy sobie dodaj follow-up, to wyświetli nam się coś takiego, wyślij po ilu dniach ma zostać wysłana wiadomość. Pierwsza wiadomość zostanie wysłana po zerowym dniu, tak? Czyli zero. Musisz pisać 0, żeby od razu poszedł do kogoś e-book, tak? Od razu poszło do kogoś jakieś wideo, od razu poszło coś tam. Temat wiadomości, wiadomość HTML. I tutaj w wiadomości HTML robimy dokładnie tak jak w edytorze tekstu. Mamy wszystkie ikonki, jakie mamy w edytorze tekstu, czyli piszemy, pogrubiamy i układamy sobie tak, jak chcemy. Dodajemy linki, obrazki i tak dalej, i tak dalej. Tak, jak ty to chcesz zrobić. W ten sam sposób możesz to sobie wykonać. Poniżej mamy tekst HTML, po prostu tekst zwykły, przepraszam, zwykły tekst. Przekopiujemy sobie to, co jest z góry i tutaj wklejamy. Musi to być inaczej. Autorespondent nie chce przyjąć tej wiadomości, nie chce przyjąć wysyłania tej wiadomości. Praktycznie sukces, tak? Sukces jest w swoich rękach w tym momencie, takim hasłem można powiedzieć. To już jest koniec, tak? Ty w tych prostych trzech krokach zaczynasz działać, jeśli chodzi o autoresponder. Twój autoresponder. To, co teraz pokazałem, to jest od uruchomienia całej, że tak powiem, procedury, jeśli chodzi o uruchomienie autorespondera, od A do Z. Więc tutaj jest koniec sukcesywny. Jak widzisz, nie jest to jakieś nie wiadomo skomplikowane i trudne. I można sobie po prostu w ten sposób zagospodarować ten autoresponder twój w prostych trzech zwykłych krokach. Ok, moimi Państwo, otwieram pytania. Ja tutaj podam jeszcze namiary na taki kurs, który przygotowaliśmy łącznie z Jackiem Dudzicem. To partner.ws łamane przez kurs. To jest taki trzyczęściowy mini kurs, można powiedzieć, który przygotowaliśmy o zarabianiu w internecie. Więc jeśli jesteście zainteresowani, a warto być tym zainteresowanym, co dzisiaj działa w internecie, jeśli chodzi o zarabianie i co jest i jak robić nowoczesne, można powiedzieć, nowoczesny marketing w internecie, to ja Was zapraszam pod ten adres. Jest to darmowy kurs, który przygotowaliśmy na Malcie z Jackiem Dudzicem dla Was, żeby pomóc wszystkim, którzy chcą po prostu w nowoczesny sposób i skutecznie promować.